A we wszystkim w dzisiejszym odcinku, moi drodzy, powrót do rozdrabniacza do gałęzi Zico. Uruchomimy go, żeby nie być gołosłownym, moi drodzy, obiecałem wam eksperyment z łodygami tytoniowymi, czyli taki odcinek, bym powiedział, zagadnieniu energetycznym. Wiecie, co się dzieje na rynku. Węgiel po 3500, pelet koło 2, resztę nośniki też drogie, moi drodzy. Także wieloletnie zaniedbania rządu doprowadzają do tego, że musimy zacząć myśleć sami o sobie. Czyli mając takie urządzenie i troszeczkę lasu, bo w moim przypadku mam trochę takich nieznośnych łodyg tytoniowych dużo. Nie wiem, co z nimi zrobić. Chciałem zrobić taki eksperyment, czy łodygi tytoniowe nie będzie można palić z piecu z podajnikiem, bo tak chciałbym ich rozdrobnić. Ale jak to się mówi, po kolei rozdrabniacz firmy Zico. Specjalnie dla nas, moi drodzy, firma Zico skonstruowała workownicę. Tak jak ja mówiłem, bardzo mi była potrzebna, żeby nie pobierać ten cały urobek z ziemi, także wykonana jest workownica w tym odcinku szybciutko. Zaczepię ją tutaj, czyli co? Podczepiamy, uciekamy w cień, moi drodzy, bo tutaj jest jak w saunie. 30 parę stopni, idziemy do cienia, idziemy na zewnątrz. Także ja pomalutko to podczepiam i zaczynamy. O, takie zabezpieczenia są. Nawet nie widziałem. Pierwszy raz z takimi zabezpieczeniami się spotykam. Tu jedno, tu drugie i prawdopodobnie to ma wychodzić, żeby... O kurde, nie. Wiecie, miałem już to odkręcać. Miałem już sobie się dobre, szybciej będzie pewno te dwie śruby odkręcić. Dobra, już jesteśmy prawie w domu. Także tutaj mocowanie workownicy może być w trzech pozycjach. Tu, tu i tu. Najdogodniejszą mi się zdaje byłoby pewno tu. Ale my zrobimy tu. Chodzi mi o tak, żeby przestawienie, żeby tutaj tak po środku. Nie, nie będzie dookoła przeszkadzać. No. Nie. Ja to będę delikatnie wybijał. O. Teraz otworzę tutaj tę całą szyję, tak żeby te kawałeczki nie powpadały do środka, bo tam są te ostre noże. Bardzo fajnie pomyślane. Chwycik mamy, tylko podokręcamy. O, teraz coś tam dobrze dokręcać jest. Ta cała workownica jest dość lekka, ale ja nie widzę tam. O, te śmieszne zabezpieczenia. O, gitara. Także o, workownice mamy zamontowane, zaraz poprzynosimy worki i znaczy musimy się inaczej ustawić, bo tutaj przeszkadza na ten habryś, także jakoś tutaj taką może się ustawimy w tę stronę. My już prawie gotowi, jesteśmy specjalistyczne dwie wagi, bo nie wiemy ile będzie to ważyć ten rozdrobnione łodygi, także mamy jedną taką, drugą taką, zobaczymy jak to będzie wyglądać. No, a teraz słuchajcie, ja idę po chrust, po łodygi, powrót do przeszłości. XXI wiek, a my zbieramy chrust. Dobra, tak wygląda łodyga tytoniu. Wysuszona. Suszyłem ją naturalnie. Przestała po prostu przez całą zimę. Przez całą, no i na wiosnę wyciąłem. Bardzo jest trudno wyciąć, bardzo łodyga jest twarda. Też nie wiadomo, czym to będzie wycinać. Ale sprawdzimy. Teraz pasowało to wszystko, by policzyć, żeby mniej więcej mieć orientację. Bo na hektarze takich krzaków jest jakieś 31 tysięcy. Odejmiemy troszeczkę rezerwy, bo nie każdy krzak urośnie. Czyli skupimy się na jakichś 28 tysięcach krzaków takich. Przeliczymy ile tu mamy, rozdrobnimy i zważymy. I wtedy przeliczymy ile wyjdzie nam z hektara takiego rozdrobnionego materiału. Gdzie mój kapelusz? Ale tu się gorąco robi. Dobra, także rozkładaliśmy 20, 20, 18. Czyli mamy wszystkiego 58 sztuk. O, o, sam raz tak nachodzi. O, o, o. Worki w sam raz pasują na te workownice. Dobra. No co, moi drodzy, najważniejsza chwila. Należy włożyć tutaj tę zawartość tego opału. To co, zaczynamy. No, żeby podnieść rangę temu eksperymentowi, muszę być odpowiednio ubrany. No to co, zaczynamy. Thank you.
Dobra, uznamy, że to już jest wszystko. Gasimy ciągnik i będziemy walczyć. Dobra, moi drodzy, kurzyło się jak... Czasami pamiętam, kiedyś mucili ludzie tymi lubelkami. Tak samo. Tak samo się kurzy. Moi drodzy, co stwierdzone jest? Po prostu ciężko się, bym powiedział, bardziej rozdrabniacz do gałęzi nadaje się do gałęzi. Nie do łodyg. Nie do łodyg. Widzicie sami, też rozdrobnione, struktura rozdrobnionych łodyg nie jest zadowalająca dla mnie. Zaraz zobaczymy. Właśnie takie długie, co różna jest struktura, jak tu widzicie. Są takie długie, o. Czy to widać? Są takie różne. Po prostu powiem, że to się nie nadaje do palenia w tym. Kotem z podajnikiem. Tak, nie nadaje się tutaj. Troszkę nam się tutaj wysypało, nawet worek nie jest. Ślimak by się zapychał tym. No. Także tutaj już na początku stwierdziliśmy, że ten opał nie nada się do kotów z podajnikiem. Może... No nie w ten sposób zmielony. Nie w ten sposób zmielony, tak jak to widzicie. I gałęzie po prostu inaczej się mieliły. Bym powiedział, że tutaj ta struktura jest za drobna. No ciekawe jeszcze, jak na przykład by przemieliła sieczkarnia do kukurydzy. Ale tak, no nie wiem, wiecie, tak na polu, jak obcinałem jeszcze przed ścięciem glebogryzarko, naprawdę było ciężko odciąć łodygę od korzenia. To używałem takiej małej siekierki. Nie wiem, czy by ta sieczkarnia do kukurydzy dała radę to po prostu powycinać. Ale to tylko, jak to się mówi, też jest do sprawdzenia. No to co, moi drodzy, przyjdzie nam to zważyć, ile tam było, 58 łodyg i zobaczymy, ile to będzie ważyć. Mamy taki woreczek, troszkę nam się rozsypało, ale jak to się mówi, zawsze taka rezerwę sobie zrobimy, żeby nie aż taki dokładny być, wiecie, to nie apteka. No. Jak czujesz to wagowo? No troszkę waży, nie powiem, 5 do 10, między 5 a 10 kg. Zważymy na tej wadze, tutaj. 7 kg mamy, 7,1. 28 tysięcy łodyg na hektar. No tak, bo częściowo tam nie urośnie, często nawet by się przełamie. Nawet bym mniej powiedział, no. Szczerze mówiąc. Nie. Ale załóżmy, nie będzie 28 tysięcy, prawda? Tak, 28 tysięcy. Ty ogólnie bardzo gęsto sadzisz. Tak, też. Ja mam około 31 tysięcy nasadzeń. Czyli powiedzmy 3 tysiące nie urośnie. To ziemi 28 tysięcy na 58. To jest 482. A co ty policzyłeś, panie asystencie, bo nie czaj. Dzielimy ilość łodyg z hektara, dzielimy przez ilość łodyg zebranych, prawda? Daje nam to liczbę i tą liczbę mnożymy 7 razy 7,1 i to wychodzi zbiór opału z hektara. I nam wychodzi 3427 kg. 3 tony? 3 tony 427. Chwila. Czyżbym natrafił na najlepszy opał teraz ogólnie? W dzisiejszej dobie? Ponad 3 tony z hektara. 3 tony z hektara? Ciekawe, jaka to koloryczność ma. No właśnie. Może jak słoma? Nie, no więcej pewnie. No ja podejrzewam, że koło drewna, jak holc. Pomachajcie. Taki... To ma? Ty grzyba może czujesz. Może i grzyba czuję. O! Len. Takie... Patrzcie, tak jak takie ciągnące się ten, zobaczcie, kłaki takie. No rozpałka. Jakby coś się spaliło, gdzie to spalić teraz? Do suszarni salić. Razem z workiem, prawda? Ekolog się znalazł. Żaden worek do palenia jest. Gdzie to? Kurde! No taki wygląda. Zaskoczyła... Sympatyczny jest, przewiewny. Sam raz do kotła! Przewiewny. No i co? I cyk, i na godzinę. No, za 3 godziny by się jarało. Ilościowo wychodzi fajnie. Chyba, że źle was stworzyliśmy. A nie, 7... Nie, no 7 kg. Czuję, mówiłem, między 5 a 10 kg. No ciekawe doświadczenie. Może by... W szoku jesteś, się... prawda? No w szoku, ja myślałem, że to będzie mniej, że to się nie tego. No bo słuchajcie, jak teraz tona węgla kosztuje 3,5 tysiąca, nawet to trzeba było teraz przeliczyć, ile na przykład jednorzędowa. No załóżmy, to może nie, ale jednorzędowa sieczkarnia do kukurydzy, ile na przykład musi objechać, bo ta kukurydza prawie taki sam asortyment jak tytoń, bo ścinałem.
Ile ropy pójdzie? Ile paliwa pójdzie? Ile mniej więcej w czasie się zmieści? Jednorzędowa, nie tam jakiś taki typowo kombajn. Jednorzędowa, no. A jakieś minusy pewnie, że pozostawiałeś przez zimę łodygi są. Na przykład ziemia, skarżyłeś się, że ziemia twarda jest. Taka ziemia twardziejsza, no bo ona nie była poprzeorana. No ale na przykład jeden kawałek, jeden hektar zawsze można było odstawić, co innego na przykład zasiać, na przykład zorać na wiosnę i posiać grykę. No bo wiecie, teraz cena pszenicy, cena płodów rolnych spadła. Ja nie wiem, czy się podniesie już tego, czy cokolwiek będzie, jak było na jesieni, czy w zimie. No ciekawe, ciekawe. 3 tony z hektara. Badania trzeba kontynuować. Ja myślę, że trzeba, no badanie trzeba kontynuować, no trzeba eksperymentować na te ciężkie czasy, co nadchodzą. Zawsze to mam. Ja na przykład na moim gospodarstwie mam tego z 5 hektarów, no to można sobie policzyć. 15 ton. 15 ton tego, no. Dostałem ekologiczność tego. Właśnie. Dlaczego to porównać? Chrustu? Słomy? Może słomy? Podobnie to wygląda. Może słomy właśnie. Chociaż to bardziej twardsze jest. I grubsze trochę. No to coś między drzewem a słomą. Między drewnem, drzewem. Drzewo rośnie. Krzysiek, naucz się! Drzewo rośnie! No chyba jednak owiec prostszy jest. No owiec, co do na przykład mojego gospodarstwa, no owiec jest łatwiejszym opałem. Jak tutaj to zobaczcie, bo to trzeba maszynę. No czy maszyna się przyda, bo jak to się mówi, kto ma las, to powinien jednak mieć taki do rozdrabiania, bo teraz już nikt nie ciupie gałęzi na jakieś tam kawałeczki. Teraz tam raczej podciągnąć mały ciągnik, niedużo pali na takie tęto. O, i gałęzie można przecież wszystkie porozdrabniać. Czy posuszyć na przykład, złożyć na kupie gałęzie, no i później można porozdrabniać. No, drobniejsze na tym, grubsze, tam jest jeszcze walcowy. Firma też zaopatruje też w takie rębaki walcowe do grubszego asortymentu. Powiem tak, no trzeba sobie radzić, nie ma co. Trzeba sobie radzić jak kto może. Kto nie ma lasu, no to trudno. No. Ten, kto ma las, czy jakieś gałęzie, czy jakieś młode nasiewki, czyli takie młode drzewka, też można powycinać, rozdrobnić. No, zawsze to będzie opał. Zawsze to będzie opał, w sumie najbardziej ekologiczny, bym powiedział. Tak ogólnie ze wstępnych wyliczeń, to wychodzi sporo z hektara, troszkę pracochłonne. Przeliczcie mi tutaj, na przykład, kto ma kukurydzę tam i ścina jednorzędową maszyną, ile by poszło paliwa, to też można było wszystko wliczyć w koszty. Ile koszt uzyskania tego by było. No i co, moi drodzy, jak się podobało, to łapkę w górę i subskrybujcie ten kanał. Miłej niedzieli wam życzę, smacznego obiadu i do następnego. Worek pełnych prezentów. Ho, ho, ho! Tu Święty Mikołaj!